A tu w jednej z budek znalazłem takie miejsce, gdzie metodą nakuwań robią panu tatuaż na plecach. No, ale spójrzcie tylko, jakie czarne ręce ma ten pan. I ciekawe, ile osób już było tutaj nakuwanych. I zobaczcie, co najlepsze, że na jednej z jaskiń siedzi tutaj sobie waran. Siedzi na górze i tak obcina wszystkich wzrokiem. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie na Półwyspie Krabi. Nockę spędziłem w jednym z hosteli za 100 baktów, czyli jakieś 13 zł za dobę. Bardzo fajne warunki, basen, prysznic i klima, co bardzo jest ważne w tych warunkach. Wiele osób popełnia jednak taki standardowy błąd, mówią, że Krabi jest to wyspa. Otóż nie, jest to prowincja kraju, a przede wszystkim stolica tego regionu. Znajduje się tu również rzeka, która też się nazywa Krabi. Po co się tu przyjeżdża? No przede wszystkim po to, by mieć dobry punkt wypadowy. Na wyspie takie jak Koh Phi Phi, Phuket, wyspy Jamesa Bonda oraz wiele trekkingów po dżunglach, jak i niektóre parki narodowe oraz świątynie położone w górach. Przede wszystkim, poszukując rajskiej wyspy z lazurową wodą, trzeba udać się w to miejsce, a jest dość łatwo. Z Bangkoku, z lotniska Don Mueang latają tutaj samoloty średnio za 80-100 zł, w sumie kilka razy dziennie. I dokładnie tak zrobiłem. A że lotnisko od miejscowości oddalone jest jakieś 25 km, no to busik 100 baktów. Ale te skały tam są potężne. Na początku pasuje poszukać jakiegoś śniadania, a tak się składa, że tutaj do KS bardzo dużo street foodów. Duża część ludności, która tutaj zamieszkuje tę prowincję, są to muzułmanie, a oni właśnie przyrządzają też dobre jedzenie. Tu na przykład ma pani taki straganik, robi kurczaka oraz banany. Kurczak opieczony, podobnie jak KFC, skrzydełka, a tutaj bananki. No i całość jest właśnie wrzucana na olej, jak to pięknie skwierczy. Thank you. I taki kurczaczek 25 baktów. Zobacz, jaki piękny kawałek mięsa. Wszystko to wyszło, kurczę, 3 złote. W takim razie teraz też pora na deser. Ciasteczka kokosowe. Pani tutaj wypiekają w takiej patelni. Łączą te ciasteczka i w środku jest nadzienie kokosowe. Pycha. 30 baktów cała paczuszka. Spróbujmy w takim razie tych maluchów. Ale pycha. Otoczka bardzo chrupiąca. W środku dużo masy budyniowej o smaku kokosowym i dużo wiórków kokosowych. Przepyszne. Żeby już tak bardzo wszystko sprecyzować, konkretnie nie Krabi, tylko miejscowość Aonang. Jest to troszkę na północy, kilkanaście kilometrów, ponieważ co, Krabi? I w sumie nawet nie za bardzo jest tam co robić, bardziej jest to punkt przeładunkowy dla promów i wyprawy na wyspy. Natomiast w Aonang tutaj jest plaża, którą chciałem zobaczyć, bo są o niej różne opinie. Oraz stąd można najłatwiej dostać się na Rayleigh Beach, na którym właśnie tak mocno mi zależy. Do przejścia z hostelu do plaży mam jakiś kilometr, ale powiem wam szczerze, że kurczę, jest straszny upał. Z Bangkoku jest tutaj 12 godzin busem albo pociągiem, 1,5 godziny lotu, ale jest o wiele cieplej. Odczuwalna temperatura 40 stopni, no co nie będę ukrywał, no leje się po prostu z człowieka. A! Możecie wszędzie wypożyczyć sobie skutery. 200 baktów, czyli jakieś 25 zł za dobę. O, jaki słodki ptaszeczek sobie tutaj w klatce lata na ulicy. A czemu on jest w klatce? Za tymi skałami jest właśnie Rayleigh Beach, ale na te skały będę chciał dzisiaj wejść, bo tam jest piękny punkt widokowy. No a jak już tam wejdę, to zdecydowanie później przyda mi się masaż nóg. W zasadzie tutaj wszędzie go oferują 250 baktów, czyli 30 zł za godzinę, a można na tym bardzo dobrze się zrelaksować. Prowincja ta jest bardzo mocno turystyczna, ponieważ prawie wszyscy turyści, którzy odwiedzają Tajlandię, no przyjeżdżają przede wszystkim na wyspy. Różnice między tym regionem Tajlandii, a na przykład Bangkokiem są naprawdę ogromne. Chociażby w ludziach, którzy tutaj zamieszkują, jest tutaj o wiele większa ilość muzułmanów, a ich karnacja jest również o wiele ciemniejsza, wyglądają troszkę inaczej, jak i również sam dialekt. Krabi czy Trat jest praktycznie niezrozumiały dla ludzi zamieszkujących okolice Bangkoku. Żar leje się z nieba, a ja jeszcze idąc z tym całym plecakiem i ekwipunkiem, tylko sobie dokładam ciężaru. Turyści tutaj przede wszystkim poruszają się na skuterach. Tam wam wspominałem, 200 baktów jest to mniej więcej cena za dzień i tutaj można wypocząć. Bo na przykład w Bangkoku turyści w ogóle nie mogą się poruszać motorami. Wszędobylskie oczywiście popularne trajki, którymi można się poruszać za drobne opłaty. Super, powoli dochodzę do wybrzeża. W tej zatoce oczywiście najpopularniejsze są łodzie tajskie, które możecie kojarzyć z pokładek magazynów podróżniczych. Tutaj panowie sprzedają bilety, żeby dostać się na Rayleigh Beach, a żeby właśnie tam dopłynąć, to trzeba płynąć w tamtą stronę totalnie. Co tamten róg szkał?
I to dopiero będzie kawałek dalej, 100 baktów. Popłyniemy, ale jeszcze nie teraz. No i to już jest miejsce, gdzie dużo turystów się tutaj wygrzewa, opala. Ale te plaże są tu takie sobie ponoć. Rzecz, która jest absolutną porażką, to za każdą wypłatę w bankomach tutaj musicie zapłacić 220 baktów, czyli jakieś 30 zł dodatkowo prowizji. Masakra. Zejdźmy w takim razie na samą plażę i zobaczymy, jak ona tutaj wygląda. No, na pierwszy rzut oka od razu widzę, że jest dość wąska. Na pewno nie jest to szeroka plaża, a piasek jest już zupełnie inny niż w Kambodży. Tam był bieluteńki, tutaj żółty i raczej troszkę brudnawy. Ale woda, no na pewno nie jest to coś, w czym moglibyście się tutaj schłodzić. Bardziej jak wanna z gorącą wodą albo jacuzzi. Plaża jest dość mocno hałaśliwa i głośna, ale nie ze względu na imprezy czy knajpy, które tutaj występują, ponieważ od plaży tutaj jest zaraz bulwar, którym można chodzić i są przy niej po prostu sklepiki, butiki oraz sklepy z pamiątkami czy też ręcznikami. Przede wszystkim bardzo głośno hałasują łodzie, które co chwilkę tutaj dopływają, no i przez to też całe wybrzeże jest dość mocno zanieczyszczone. No a sama plaża bardzo wąska, duża ilość brudu. Idę z tym całym moim podróżnym ekwipunkiem po prostu sobie po wodzie, bo muszę jakoś troszkę odetchnąć, bo za gorąco. Dość dużym symbolem miejscowości Aonang jest miecznik, czyli marlin, którego pomnik jest tutaj właśnie na plaży głównej Aonang. No i pytanie, czy słyszycie na aparacie właśnie ten dźwięk łodzi? Jeżeli chcielibyście się tu wychillować czy odpocząć, no to nie bardzo, dlatego właśnie będę uciekał na Rayleigh Beach, ale idę w tym momencie jeszcze na północ, wzdłuż wybrzeża. Tam jest kolejna plaża oddalona 5 minut, zobaczyć jak to wygląda. Ponoć jest dużo spokojniejsza i ładniejsza miejscówka. Wiecie, to nie jest tak, że wybrzezam, tylko widziałem naprawdę dużą ilość plaż i wiem, że jeżeli się troszkę dłużej poszuka, a nie wejdzie na pierwszą, lepszą, najbardziej publiczną, to efekt będzie naprawdę spektakularny i na pewno lepszy. Pierwszy stopień bardzo wysoko, bo piachu było. I wychodzicie z plaży i prosto Burger King i nawet McDonald's tu też był. Na specjalną uwagę w miejscowości na pewno zasługuje duża ilość knajpek malezyjskich, hinduskich oraz standardowych tajskich. Jedzenie to jest główna rzecz, dla której się przyjeżdża do tego kraju, na połączenie dobrych słonecznych wakacji z jedzeniem. No, może być coś lepszego? Na wielu vlogach już powtarzałem, że poznawanie danego kraju to przede wszystkim poznawanie tego, co ludzie jedzą, a Tajowie jedzą naprawdę dobrze. No, mamy w Polsce troszkę restauracji tajskich, więc możecie sobie spróbować chociażby takie pad thaie, najbardziej popularne dania, za którymi ja na przykład bardzo przypadam. No właśnie, mapa pokazuje, że jestem tu, będę chciał płynąć tu, na Rayleigh Beach, ale w okolicach Krabi jest dużo rzeczy do roboty, chociaż takie jak Tiger Temple. Oczywiście nie ma tam tygrysów, ale są ładne świątynie i widoki na okoliczne lasy i wzgórza. Jest to miejscowość bardzo turystyczna i raczej nastawiona na obskubywanie turystów z pieniędzy, aczkolwiek nie są to jeszcze tak drogie kurorty jak Koh Phi Phi czy Phuket, ponieważ tutaj do 100 baktów na przykład na nocnym markecie spokojnie zjemy. A taki nocny market jest codziennie wieczorem wyciągany na główne ulice, no i można chodzić od straganu do straganu godzinami i rozkoszować się jedzeniem. Ale dla miłośników napojów procentowych, no nie jest jakoś rewelacyjnie, bo piwko 80 baktów, jakieś 12 zł. Raczej taka normalna rzecz, że nawet w 7-Eleven czy Family Marcie, czyli takie nasze po prostu żabki, koło 100 baktów trzeba dać za piwo. Więc koło 13 zł, no to no kilka razy drożej na pewno jak w Polsce. Bardzo fajne rzeczy, które można sobie zakupić, taki woreczek i jest całkowicie wodoodporny. Można to rzucić do wody, do środka wrzucić elektronikę. O, ten mi się podoba. No i restauracje z akwariami, w których widać od razu, co można zjeść. Tajlandia jest również krajem bardzo zróżnicowanym, czyli jest skrajna bieda. Jest również duża ilość ludzi bogatych, chociażby tak w Bangkoku, którzy wśród biednych ulic jeżdżą autami typu Lamborghini czy Ferrari. Ale to oznacza również, że jest to państwo na każdą kieszeń. Można się przespać w super tanich hostelach, naprawdę fajnych warunkach. Tak, ja na przykład za 4 dolary za dzień. Albo właśnie w takim hotelu, który mijam obok. Niestety nie pokażę wam go, bo straż wszędzie. No jest plaża, o którą właśnie mi chodziło, No Parata Beach. Ale wejście troszkę cuchnące i śmierdzące, bo spójrzcie, idziecie przez mosteczek, tu jest taki ściek. No i pewnie wszystkie ścieki lokalne gdzieś też tutaj wpadają. Fuh. Fajne knajpki, które są wyłożone piachem i palmami. I podchodzicie sobie do barierki i taki widok. Coś, od czego absolutnie jestem uzależniony. No i plaża No Parattara wydaje się o wiele cichsza, spokojniejsza, no i przede wszystkim ładniejsza. Nie ma tutaj aż tyle łódek, które co chwilkę odchodzą na inne wyspy, więc można tutaj na pewno się zrelaksować, ale również nie jest jakaś najczystsza
jest bardzo wąska. Może niektórzy z was pamiętają wydarzenia prawie sprzed 15 lat, kiedy w Tajlandii przy wyspie Phuket było tsunami. No i tak patrząc oczywiście na to morze, mogłoby się wydawać, że znowu jakaś taka fala duża przyjdzie. Ale jeżeli chodzi o to miejsce Krabi, nie ma się co obawiać, ponieważ akurat ten skrawek morza jest dookoła otoczony właśnie przez wyspę Phuket. Nie ma bezpośredniego dostępu do morza otwartego, z którego mogłyby przyjść takie duże fale. Tylko właśnie to, co mnie martwi, że ta plaża z tamtej strony ma ujście tych ścieków i to wszystko idzie tu do morza. Tajowie, czemu wy tak robicie? Plaża jest dość długa, ale właśnie chcę przejść na tamtą stronę. Wydaje się tam mniej ludzi i bardziej dziko. Wiele osób tak mówi: Kamil, jakie ty masz super życie, bo cały czas jeździsz, odpoczywasz i podróżujesz. Ale miejcie na uwadze to, że ja cały czas to wszystko wam pokazuję. Nagrywanie takich materiałów zajmuje naprawdę dużo czasu i zazwyczaj poświęcam na to większość dnia. Oczywiście przy okazji dużo zwiedzam, ale na coś takiego jak relaks za bardzo nie jest czasu, bo cały czas muszę mieć w głowie realizację odcinka i to, by mieć materiał na niego. Zobaczcie, jaki w sobie fajny obiadek tutaj państwo robią. Wszystko na plaży, pięknie jedzą. Spójrzcie na tamte budowle, jakie wysokie, strzeliste i piękne. No zobaczcie, jakie pychoty tutaj, po 10 macie każdy kawałek mięsa, 50 ludko z kurczaka i po 50 kawałki na przykład banana smażone w cieście, jak i krewetki. Rewelacja. Lot w takim razie się udał, lecę na Aonang i tam łapę łódkę na Rayleigh już. Jadę w tym momencie na motorze, poprosiłem pana, żeby mnie podrzucił. Na początku pan chciał ode mnie 100 baktów, utargowaliśmy na 20 do centrum, w końcu tylko 2 km. Z powrotem w takim razie jestem przy plaży Aonang, no i tutaj trzeba złapać łódkę. I kupujemy bilecik 100 baktów. Panom się tutaj daje bilecik i czekamy dokładnie na 8 osób. Wtedy łódka wypłynie, nie ma jakichś określonych godzin, po prostu, żeby łódka była zapełniona. No i pan powiedział, men, gu, co chyba oznacza go, więc idziemy. No i tak wsiadamy do łódeczki w morzu i będzie płynięcie. Wciągnął pan drabinkę, kotwica wciągnięta i płyniemy. Na początku pan troszkę obróci łódkę w drugą stronę, bo będziemy płynąć prosto tam, za tą skałę. A wam tak troszkę przybliżę, to spójrzcie, jaki piękny tam jest obiekt. Miejsce, do którego można się dostać właśnie łodzią, no i spędzić tam troszkę czasu w wyspiarskim klimacie. Właśnie Krabi słynie przede wszystkim z mogotów, czyli dużych, wapiennych skał, które są na okładkach wszystkich magazynów podróżniczych. No i wspaniale, tam właśnie jest miejsce, do którego płyniemy, już mi się to podoba. No i moi drodzy, dobijamy do brzegu w takim razie Rayleigh Beach. Dużo łódek tutaj stoi, dużo turystów i w końcu ładna plaża, której oczekiwałem. No. No i po raz kolejny wysiadka. No i to jest właśnie plaża, której oczekiwałem. Duża, długa, bieluteńki piasek oraz piękne morze. Cały półwysep Rayleigh wcina się dość głęboko w zatokę Phangna, poprzez co w zasadzie jest odgrodzony skałami, mocno porośniętą dżunglą i jedyna właśnie możliwość, jaka można się tu dostać, jest to łódka, którą tu przepłynąłem. Nie ma możliwości drogi lądowej. Duża ilość egzotycznych resortów tutaj przyciąga wielu ludzi, ale się nie ma co dziwić, bo akurat Rayleigh jest takim skarbem półwyspu Krabi. W zasadzie to można by określić to tak, że to miejsce jest całkowicie odcięte od świata, bo nie ma tutaj drogi lądowej, a pomimo tego ilość turystów jest na tyle ciesząca, że to miejsce cieszy się fajną popularnością, jak i również życiem nocnym. Na drugą stronę można przejść w zasadzie pieszo, 200-300 metrów i tam są kolejne plaże. No akurat właśnie po drugiej stronie znajduje się mój hotel, do którego też zaraz pójdę, zostawię plecak, no i będę leciał na te skały, bo tam są punkty widokowe. Najwięcej turystów oczywiście jest usytuowanych po środku plaży, a im dalej brzegów, no to tutaj staje się bardziej dziewicze. No i skały, ładne skały, w których można znaleźć troszkę cienia do wyciszenia się i odpoczynku. A ja coś czuję, że po dzisiaj to będę miał, oj, spalone lotnisko. Wychodzę w takim razie z plaży, idę do hotelu. No i zobaczcie, niby wyspa odcięta od świata, bo pozbawiona całkowicie drogi dostępu, ale dużo sklepików, dużo turystów, dużo pamiątek, knajpek. Nawet można znaleźć ulubione danie Polaków, czyli kepsa. Odejście kawek od głównego miejsca i już robi się bardziej dziko. Dużo takich klimatycznych knajpek tu jest, typu Jamaica style. No i co, zostawię rzeczy w hotelu i od razu idę na punkt widokowy. Obawiałem się, że po właśnie wyprawie będą mnie boleć nogi i że nie znajdę salonu masażu w tym miejscu. Ale kurde, tutaj co kawałek. I pyszne jedzonko. Kurczaczek się smaży. A po wyspie dodatkowo można przemieszczać się tuktukami. Wsadza się do środka bagaż i jazda. Ja do hostelu mam tylko jakieś 200 metrów, więc
Parę minut na nóżkach. Zaraz będę. Oj, tak, co uwielbiam takie klimaty. Ludzie, ale jak wy żeście ten traktor tutaj przytaszczyli, to nie mam zielonego pojęcia. I jeszcze turyści jadą prosto na traktorze. No niesamowite. I za chwilę dojdę do następnej plaży, czyli muszę skręcić w lewo. A tu w jednej z budek znalazłem takie miejsce, gdzie metodą nakuwań robią panu tatuaż na plecach. No, ciekawe. Widziałem już parę razy takie rzeczy, ale nie spodziewałem się tego tutaj. No, ale spójrzcie tylko, jakie czarne ręce ma ten pan. I ciekawe, ile osób już było tutaj nakuwanych. No, ja bym się bał chyba robić w takim miejscu ze względu na higienę. A ze względu na okoliczne skały są tu również możliwości wspinaczkowe, więc można wynająć sobie sprzęt. Zobaczcie, dochodzimy do lasów namorzynowych, w tym momencie w lewo. No i z tej strony plaża wygląda już bardziej na taką całkowicie dziewiczą. Właśnie te po prawej lasy namorzynowe i łodzie, które przewożą owoce, jak i produkty spożywcze z lądu. No i nawet zapach od tej strony czegoś takiego jak kraby, muszle, po prostu czuć dużo owoców morza. A po tej stronie duża ilość knajpek. Do 100 baktów spokojnie tutaj zjecie. Hostel położony troszkę na takim wzgórzu, ale jakbyście mieli bagaże ciężkie, to można położyć tutaj na szyny i szynami zostanie bagaż wwieziony. Pierwsze co, po przyjściu do hotelu oczywiście wskakuję do basenu, bo jest tak gorąco, że trzeba się ochłodzić. Hotel bardzo przyjemny, z dość dużym basenem, barem, no i w zasadzie punktem widokowym, bo tutaj od razu można sobie stanąć, piękny widok na plażę. Nad całą tą miejscowością, czy wioską, w każdym razie chyba tak to można nazwać, panują tutaj dwa szczyty. No i można tam wejść, miejsce co prawda jest ciężko dostępne, więc w japonkach raczej ciężko się tu wybierać. Dlatego właśnie założyłem adidasy. Jest godzina 4:30, więc jeszcze przez jakieś półtorej godziny będzie lekkie słońce i mam nadzieję, że będę mógł się cieszyć ładnym widokiem, no właśnie na zachód. Po tej stronie wyspy jest również pomost zrobiony ze sztucznie łączonych modułów. Z niego też można dostać się na inne wyspy, bądź na drugą stronę Krabi. Ale rewelacyjne jest to, jak te drzewa wyrastają sobie z wody. Ale rewelacyjnie te wszystkie skały wyglądają, jakie to jest piękne. No i na końcu półwyspu powoli zaczyna się wchodzić między dwie góry. Tutaj jest słońce, ale zobaczcie, jakie to jest wysokie. Ale świetnie drzewo wyrosło, tak, że musieli je nawet zamurować. Zobaczcie, jaka ilość lian tutaj porasta tą skałę. Jak piękne to jej, ojej. Trzeba je wszystkie tutaj minąć i się między nimi przecisnąć. I zaczynają się wyrzeźbienia skalne typu stalaktyty, stalagmity. Nigdy nie wiem, które to są górne, a dolne w każdym razie są tutaj takie i takie, więc to nie jest pomyłka. I zobacz, to najlepsze, że na jednej z jaskiń siedzi tutaj sobie waran. Siedzi na górze i tak obcina wszystkich wzrokiem. No i są również już tutaj takie miejsca, którymi można się wspinać po tych linach wysoko, wysoko do góry. A, tylko najlepsze, że właśnie tędy jest droga na viewpoint, dlatego nie polecają, żeby tutaj wchodzić w japonkach. Już rozumiem czemu. Tak mi się spodziewa, jak trzyma aparat pionowo. A tak jest, jak troszkę go 30 stopni schyliłem. No dobra, trzeba iść na górę. No i tędy, tymi linami i do góry. Trzeba się trzymać, bo jak się stąd by pitolnęło, to... Ręce mam trochę czerwone, bo jest tutaj czerwona ziemia. Chwilowy odpoczynek, nabrać tchu, powietrza. A, czego się nie robi dla ładnych widoków, no? Nie wiem, jak nazwać tego pana. Przekozak czy przegłupota, bo w kroksach tutaj? Nie wierzę. Następne. No i druga część jest już o wiele łatwiejsza, bo tutaj po prostu jest zwykły trekking. Po raz kolejny się zgrzałem jak cholera i zaczynam znowu marzyć, żeby wskoczyć do basenu hotelowego. Ale ręce mam czerwone, to mogą się umalować jak Indianin. Idziecie, powalone drzewo. No to trzeba je w takim razie pokonać. No, ładna ścieżka. No i udało się dojść w takim razie viewpoint. Stąd rozpościela się piękny widok na jedną plażę, tam gdzie jest mniej więcej mój hostel, i druga plaża, ta, na którą przypłynąłem. Cały półwysep. Piękne. Tam też jest jeszcze jeden mogot. Duża wapienna skała. Wiele, wiele większa jak ta, na której jestem. Też ponoć można wejść, tylko już chyba z linami. Na dole widać bardzo ładny resort, który można na pewno odpocząć, ale cena też raczej nie jest mała. Punkt widokowy jest bardzo ładny, ale jest też tutaj coś takiego jak laguna. Jeszcze tam 150 metrów, postaram się tam wejść. W żadnym zasadzie tu nie będę latał, bo macie widoki tak bezpośrednio z aparatu z góry. No i tu się schodzi drogą do laguny, 100 metrów. Najgorsze, że zaczyna się robić troszeczkę ciemno, więc muszę się spieszyć, bo na pewno nie chciałbym tutaj zostać w nocy. Wiecie, wcale mi nie chodzi o to, że jest po prostu ciemno, tylko pierwsze, że dżungla, a drugie, że kamienie, skały jest cholernie niebezpiecznie po ciemku. Sceneria tego miejsca troszkę przypomina mi chyba Jurassic Park. Wszystko ogromne, palmy, paprocie. Teraz rozumiem, czemu mówili, że trzeba tu uważać. Ojoj. Oj, miejsce na lagunę. Nie dość, że pierwsze miejsce, gdzie trzeba zejść po linie, to tam jest drugie, jeszcze większe. O, shit.
Tutaj kolega zaczął schodzić w dół. Słuchajcie, to się schodzi tak półkami. Tam kolejna i kolejna. Został jeszcze jeden ostatni balkon, stąd na dół. Ale kilka potem powrotnych do góry. No i powiem wam, że jest ciężko, ręce naprawdę bolą. Nie ma tu żadnego zabezpieczenia, więc wchodzi się między takie dwie skały. To powinna być dziura, którą zaraz się wejdzie i nią na dół. Ojej! Tutaj. Jestem już prawie na samym dole. Jestem szczęśliwy, że tego dokonałem, bo były momenty zwątpienia. Ale tu jest pięknie. Słuchajcie, po prostu jezioro, laguna ukryta pośrodku skał całkowicie. Skały, wysokie skały na jakieś, nie wiem, 50 metrów całkowicie otaczają to miejsce. Ale taka prawda, że ta laguna to dopiero połowa drogi, bo jeszcze trzeba wrócić na górę. Nogi są w błocie, więc trzeba poczekać, aż wyschną, bo na skałach mogło być ślisko. Nie będę ryzykował, żeby dalej nagrywać, więc w takim razie kończę vloga. Jeżeli wam się odcinek podobał, stawcie łapę w górę, dostańcie subskrypcją. Będzie więcej odcinków oczywiście. Do usłyszenia, piona i cześć!